No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szywyrol z tej strony, Dziedzictwo Hogwartu na moim kanale Magiczna Gra, która wciąga nas w magiczny świat. Teoretycznie Harry'ego Pottera, który za 100 lat plus minus ponad 100 lat zawita jako pierwszy cudowny uczeń zaraz oczywiście po nas, aby zmienić losy Hogwartu. Moi drodzy, skupiamy się dzisiaj na Irondale, na naszej nowej wioseczce i tutaj mamy ostatnie na razie pokazujące mi się zadanie, czyli ważna zagadka. Idziemy tam to zrobić. Mamy 1500 metrów, także generalnie no troszkę czeka nas latania. Nie zrobię szybkiej podróży, mimo że mogę. Szybką podróż bardziej wykorzystam sobie, powiem wam szczerze, gdy gram. Czy ja mogę te balony tutaj? Nie, pewnie nie mogę. Szybką podróż będę starał się wykorzystywać w momencie, gdy gram sam, poza kamerą. A tak to w miarę... Przewij szarże. Tu proszę, jak ładnie. Jakieś takie, wiecie, balony nade mną latają. W ogóle tutaj pociąg jedzie? Czy to jest pociąg do Hogwartu? Zapewne tak, zapewne pociąg do Hogwartu. Dobra. No, także wy maksymalnie będziecie mieli pokazany świat. Oczywiście ja wiem, że zazwyczaj oglądają mnie osoby, które albo skończyły już grę, albo są daleko do przodu. Z tego względu, że chociaż to też, wiecie, daleko do przodu. Co oznacza bycie daleko do przodu, jeśli chodzi o Hogwarts Legacy? Jeżeli ja w tym momencie robię same zadania poboczne, co? Co to oznacza dla nas? Bo mi się wydaje, że tak naprawdę nic to dla nas nie oznacza, bo można robić i ogrywać tą grę na różne sposoby. Tak swoją drogą, 19 luty 2023 roku z mojej perspektywy przestałem liczyć, kiedy wy oglądacie ten... Dobra, wezmę to. Przestałem liczyć, kiedy wy oglądacie ten odcinek, kiedy jest publikowany. Rebellion. Plus co? O właśnie, tu mamy ten, możliwość teleportacji, ale idziemy sobie. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, że czasami... O, proszę. O. Coś tutaj się stało. Dzień dobry. Let's have a look, shall we? Ale ty co masz? Kamień księżycowy, który mnie nie interesuje, to liście malwy i dyptamu. Od groma tego mam. Coś mogę sprzedać? Tak, to mogę sprzedać i to mogę sprzedać. Czemu ja tego nie mam założonego? So nice of you to stop by. Czemu ja nie mam tego założonego? Zaraz. To były to? Benenene. Par ostatkiem piękny rejs. A co to w ogóle jest? Niewybaczalność. Przeklęte cele otrzymują większe obrażenia. A to pierdziele. Może coś lepiej będzie to wyglądało. Dobra, gicio. Kiedyś muszę się przelecieć do... Ciekawe, czy tu też nas do skarbu to zaprowadzi, te motyle. Gdzie tam? Irondale, danger, du. Extreme danger. No. Rebellion. Ja tu zebrałem wszystko? Dziwne. Pieniążki, które zawsze mi się przydadzą. Tam podejrzewam, były te, jak one się nazywają. Pijaweczki. Pijaweczki moje małe. Głos mogę mieć jeszcze nie ten, ale to dlatego, że niedawno teoretycznie wstałem. Tak wyszło. Plan na dzisiaj mam jaki mam. Nie, w dniu dzisiejszym, bo jest niedziela. W dniu dzisiejszym nagrywam też ostatni odcinek z The Forest. Ze speakerkiem jestem umówiony na konkretną godzinę.
Także to będzie nasz pożegnalny. Revelio. Pożegnalny odcinek, jeśli chodzi o tą serię. Więcej już nie będę po prostu publikował tych odcinków. Nawet względem tego, że Sons of the Forest przykładowo by nie wyszło, nie? Nie wiem, no ja mam nadzieję, że... Ja mam nadzieję, że ja się mylę, nie? Po prostu i to jest tylko moje sceptyczne myślenie, nie? This looks intriguing. Chata w ziemi? Nie, no ładna chatka, to trzeba przyjąć. Ale i tak tam nie wejdę na razie. Wiem, że tutaj mamy coś. Zagadkę Merlina. I know a Merlin trial when I see one. Dobra. Malwa. Malwa, i co tu trzeba zrobić? Incendio. Levioso. No i dobra, i co w związku z tym? Rebellio. A, tam jeszcze jest. Revelio. Jeszcze gdzieś? Nie mogę tam dobiec. Znaczy muszę tam dobiec. Not so tricky after all, Merlin. Ta zagadka była prosta, co nie powiem wam. Pięć na sześć zagadek Merlina. Warto to robić. Większy ekwipunek wtedy ma się. I to zdecydowanie. Dobra, tutaj mamy gdzieś tą naszą koleżankę sympatyczną. Revelio. Czy ja mogę do niej do chaty wejść? Oczywiście, że mogę. Jak żeby inaczej? Skorzystam z tego. Pyk, 47. Tu mamy coś do wypicia. Nie mam nic, okej. O! Wiadomo, że to zjem, no. Kurde. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again, I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. Okej, okay. Nie przepadam za łamigłówkami, ale... I'm afraid I don't find puzzles that engaging. Ah, understood. However, you might feel otherwise when I tell you a bit more about the rumors surrounding this particular one. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. No dobra, gdzie jest ten posąg? Where can I find this statue? It's not far from Irondale. It's down by the shore, near those old ruins. You can't miss it. Dobra, zobaczę, co da się zrobić. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. Dobra. Moi drodzy, czy wy zauważyliście taką zależność, że im dalej jesteśmy... Znaczy, nawet niekoniecznie im dalej jesteśmy, ale po prostu strasznie mało w tych wioskach pobocznych jest ludzi. Hello,
Nice to see you again. You as well. What can I help you with? Pokaż, co masz do sprzedania. What do you have for sale? Może jakieś nasiona fajne. What can I help you with today? Nie, to są jakieś te składniki, pióra zrzucałem. Po co to mnie to... Aha, może posłużyć do ulepszania wyposażenia. A, okej. Dobra, to na razie nie potrzebuję tego. Glad you were able to stop by. No, powiem wam, że faktycznie troszkę taki ten świat jest pusty, nie? Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że... Dobra, zagadka Merlina. I know what that means. Merlin trial. Zagadka Merlina, damy sobie oczywiście... Incendio! Wow. Wow, wow, wow. Czekaj, czekaj, bo... O! O! Revelio! Czekaj, 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 czekaj. Mamy tak, mamy tam coś. Mamy tam coś. Mamy tam coś. There's no telling what lies in wait for me in there. Accio! Nie, nie. Incendio! Raz. Czy ja muszę tak biec specjalnie do tego? W ten sposób tego nie zrobię. Może ja potrzebuję jakiś czar, ten czar, który... Może ja potrzebuję czar, który zagina czasoprzestrzeń. Dobra, zostawię to. Zostawię to, żeby nie tracić czasu. I zobaczymy z czasem po prostu. Po prostu, no. Zobaczymy z czasem, jak to będzie. Może nauczę się jakiegoś czaru, który pozwala na... O, tu jakiś obóz jest na górze. Który pozwala na zabawę i manipulację czasem. I wtedy będziemy mogli sobie na spokojnie... Ole, zmiana. Pogody. Księżycowe badziewie zawsze będzie potrzebne. Swoją drogą patrzyłem, chciałem postawić drugi ten, drugi stół do zielarstwa. This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Why are there so many vases around here? I suppose I should try to find all the vases. Revelio. Ja pierdzielę, ile tu jest was. Nie wiem, czy ja w ogóle mam je niszczyć, ale spoko. Revelio. Dobra, podejdźmy może najpierw tutaj. A nie, no dobrze, 10 na 20. 11. 12. I think there should only be a few more vases. Revelio. Tam coś mamy. I'm nearly finished. One more vase. Oj. Oj, panie. That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. Wróć do Altei Twiddle. Arena walk, rozpocznij. A może ja bym... No bez sensu, dobra. Okej, okay, zróbmy to tak, jak gra każe. Zróbmy to tak, jak gra każe.
Czyli polećmy sobie do Madame Tweedle. Ty, właśnie. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Jak ja bym, kurde, to zrobił na miotle. Teoretycznie miotła jest szybka, szybsza zdecydowanie niż ja. Mrs. Twiddle, chodzi mi o zagadkę. Your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done. Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional. Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. No dobra, zrobiłem to zadanka poboczne. Zobaczmy teraz tak, co to jest za ta arena walk. Czekajcie, no dobra, spróbuję. A, nie mogę. Ajajaj, Revelio mogę, ale nie mogę ten. A, dobra. Akio. Ani żadnego incendo, ani nic. Arena walk. Co to jest arena walk? Znaczy, to pewnie jest kwestia jakiegoś PvP czy coś, ale... Pyk. Fala pierwsza. Expelliarmus. Pani. Ja pierdzielę, jak ja mogę... Rest easy, my large friend. Dobra, fala druga, no i co? Dobra, okej. Pokonaj wilki, no i co?
Not your best match, I fear. Accio, take him. Strasznie mnie tutaj punktują. Fala czwarta, no dobra, ale kiedy... Dobra, zginę stąd. God damn it. Ale mnie zajechali, bez kitu. No dobra, ale co mi to daje tak naprawdę? Jakieś zadanie pewnie, no dobra, no nie wiem. No dostałem sromotny wpierdziel. I to nie dlatego, że to było jakieś mega trudne, tylko no po prostu, bo jestem sobą. Okej, dobra. Moi drodzy, trudno. Spotkanie ze zbiegunem. Ty, ja już nie mam żadnych pobocznych za... Wiem, co mogłem użyć. Wiecie, co mogłem użyć, nie? No właśnie. Cyk. I chociażby mogłem użyć napar gazowy. Dobra, szukamy jakichś wrogów, nad którymi mogę to użyć. Może gdzieś tutaj... O, dobra, jest na górze. I know it. Up for a bit of dying, are we? Yes. That's the student who uses strange magic. I'm working.
Dobra. Udało się. Możemy przynajmniej teraz ten, na spokojnie sobie... Czekaj. Tu jest skrzynunia. Tu jeszcze coś mamy, a tam mamy zagadkę Merlina. Tak, już jesteśmy tutaj, to zróbmy przynajmniej, spróbujmy tą zagadkę Merlina ogarnąć. Robotek. Ej. This could prove dangerous. Lumos. Jakie dangerous? Pająki jakieś tu będą, czy co tu będzie? Revelio. Przedmiot na ręce, proszę, jakieś legendarne te pierdółki. Ty, a dobra, okej, okay, poczekajcie. I tego nie ogarnę, dobra. Co innego chciałem zrobić? Nie, panie kolego. Te. Ej, nie mogę poza. Nie mogę poza Hogwartem. No dobra, trudno, no. W sumie tą arenę, jakbym na przykład Erudin, czy jak on się tam nazywa, zaczął używać, tak? Edurus, jakbym zaczął używać, to może i by lepiej było. Bo po pierwsze większy dev bym miał, a po drugie... Obrażenia też mógłbym większe zrobić. Compulsor. Nie. Incendio. Expelliarmus. Nie. To też nie. Dobra, i co mi to tutaj da? Taki znaczek, okej. Czy ja mam jakiś taki czar, który ma podobny znaczek? O! Glacius? Nie, no to nie jest Glacius. To też nie. Dobra, a jakbym zniknął... Czekaj, repair? Nie, raczej. To też nic nie daje. Lumos. Nie mam pojęcia, co ja tu muszę z tym zrobić. No szczerze wam powiem, że nie wiem. To już jest prawdziwa zagadka. Tutaj jeszcze ten jeden kamień jest. Który nic mi w zupełności nie mówi. Może uderzyć go? Nie. Dobra, nie będę tracił czasu na takie rzeczy. Bo na chwilę obecną jestem za głupi, żeby to zrobić. Albo nie mam wystarczających umiejętności pod kątem czarów, żeby to zrobić. Dobrze. Z tego co wiem, to jestem w stanie... No właśnie, nauczyć się Defindo. I może to jest ten czar, który mi jest potrzebny. Dobra, gdzie jest to zadanie? Tutaj. To idziemy... Pyk. Smacznej kawusi. Boże, cudowny smak. Jaka muzyczka, Boże, puszcz. Kurde, ciekawi mnie, jak wasze zdanie odnośnie tego braku ewentualnego...
braku ewentualnego DLC na ten moment. Have you finished your assignments? Czy jesteście zaciekawieni tym, czy nie? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Dobra, wszystko mogło być gorzej. Well, I don't know about meticulous, but I did as I was asked. I'd advised doing more than the bare minimum if you want to hone your skills as quickly as possible. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Dobra, Defindo. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Hop, 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 hop. A ciekawe, czy da się nie nauczyć tego zaklęcia. Dobra. Very good. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom. For your sake and that of everyone else. Dobra. Mamy zadanie, mamy nowy czar. I teraz tak, ja bym zrobił generalnie te jak talenty. Żartuję, nie jak te talenty, bo mamy tak, mamy co my w ogóle mamy? Raz nieprzypisane, mamy mało czarów nieprzypisanych. Tutaj mamy te transmutacyjne, zaklęcie zmieniające. Przy tym pokaźne obrażenia, przecina obiekty. No teoretycznie mógłbym to zmienić na Leviosa na przykład. O, zrobić to tak. Defindo. Jak myślicie? Bo jak i tak jak odblokujemy tak, to są kontrolne zajęcia. Czy zaklęcia. Dobra, niech będzie. Na razie tak sobie. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Expelliarmus! Incendio! Accio! Dobra, niech sobie będzie. Niech sobie będzie. Ty i ja nie mam żadnych zadań już teraz, nie? Zdecydowanie nie mam żadnych zadań. Revelio! Tu jeszcze, o proszę. Wskazówka, którą gdzieś tam zrobiłem. No dobrze, czyli chyba... O! A, skrzydło dzwonnicy. To jest to badziewiarstwie... Oj, nie. Kord przywoływaczy mnie nie interesuje. Mapa świata... Ale zaraz. Co mi się tu na mapie świata świeci? A ten zbiegun, dobra. Ty, no dobra, moi drodzy, ja nie mam zadań żadnych pobocznych takich, które mógłbym zrobić. Czyli ja chyba muszę pociągnąć fabułę do przodu. Ale to już zrobimy w następnym odcinku, także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Także pozdro, Cheveral. Hej.